drużyno. Jesteśmy po pierwszym spotkaniu organizacyjnym czwartej edycji projektu Moja Metamorfoza. Co u Was, jak się czujecie i co myślicie? Znaczy właśnie fajna sprawa, droga drużyno. W końcu poznałem swoją partnerkę, znikającą partnerkę. Mam nadzieję, że połowa Kamili będzie jakby przeszłością za 3 miesiące, a większa połowa mnie też będzie przeszłością. I mam nadzieję, że razem będziemy się wspomagać i pomagać sobie nawzajem. Jakie w takim razie macie cele na najbliższe 3 miesiące ciężkiej pracy? Po pierwsze, celem jest poznać nowych, fajnych ludzi. Po drugie, z tymi ludźmi zgubić kilkanaście swoich kilogramów. Czy jest ktoś, kto będzie Was wspierał przez te 3 miesiące w Waszej pracy? Oboje mamy gang cały za sobą. Będą nas wspierać rodzina, przyjaciele i przede wszystkim ja będę wspierać Marcina, a Marcin mnie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Będziesz? Będę. Obiecujesz? Będę jak butelier. To w takim razie życzymy Wam wszystkiego dobrego, powodzenia i gratulujemy. Kochani, dzisiaj jesteśmy po pierwszym spotkaniu organizacyjnym czwartej edycji projektu Moja Metamorfoza. Jak się czujecie i co macie nam do powiedzenia na ten temat ciekawego? Jesteśmy szczęśliwi, że w końcu poznaliśmy swoich partnerów, których będziemy przez te 3 miesiące, z którymi przez 3 miesiące będziemy walczyć w metamorfozie i zmieniać się. To wszystko robimy tutaj dla wrześniian, dla wszystkich naszych partnerów i dla naszych przyjaciół. Kasiu, jak się czujesz? Czuję się rewelacyjnie. Poznałam swojego 3-miesięcznego partnera, że tak powiem. No i będziemy działać. Damy z siebie wszystko. Będziecie zadowoleni z nas. Jaki pierwszy plan działania? No, od jutra zaczynamy. Dzisiaj było ważenie. No, na razie waga jest tajemnicą. Myślę, że to w najbliższym czasie zostanie ujawnione, ale podczas kolejnego ważenia, gdzie już będą pierwsze kilogramy zgubione. Także myślę, że tutaj od jutra możemy ostro zaczynać. Rower, bieganie, chodzenie i ewentualnie tenis i squash. Kasiu, czy masz coś do dodania, jeżeli chodzi o plan Roberta? Oczywiście, że mam coś do dodania. Chodzi tutaj głównie o dietę. Mamy już, od jutra już zaczynamy, ruszamy z dietą. Mamy swoje cele. My jako drużyna mamy podobne cele, także będzie super. To w takim razie gratulujemy i trzymamy kciuki. Celem, żebyśmy zgubili kilogramy i na koniec się zaprezentowali wszystkim już w zupełnie innej postaci, jako inne osoby. Czyli tego Wam życzymy i trzymamy kciuki. Wszystkiego dobrego. Łapu-capu, część trzecia. Czyli... Ja tu taka poważna, ale to prowadząca. Prowadząca, no. Już nie chowa? Nie, to ja jeszcze raz się zapytam, co masz do dodania. A już nie pamiętam, co powiedziałam. To nieważne, nie, nie było coś innego. To nic. Ale tam to było lepsze. No kurczaki, powiedziałeś, że... Aga mi powiedziała, że czasem muszę być poważna. To był właśnie ten moment. Tak, o widzisz? Olga, przepraszam. Drugie pytanie. To my tu mamy tremę, nie? No chciałbym schudnąć 30% obecnej wagi mojego ciała. Powiem tak wymijająco. Czy coś jeszcze? I chciałbym, żeby moja partnerka schudła też tyle samo. 40. Sugerujesz, że muszę? Badałoby, skoro jesteśmy w programie tak fajnym jak... Dobrze, obiecuję, że ja również schudnę 30%. Kamila, masz coś do dodania? Zgadzam się z kolegą. Ja nie mogę. Przepraszam. Ale... Kasiu, czy masz coś do dodania, jeżeli chodzi o plan Roberta? Kurde! Chyba nie nakręciłem. Robert jest, plan jest Roberta rewelacyjny. Damy z siebie wszystko, będziemy korzystać ze wszystkich możliwych nam udostępnionych możliwych.